Cześć kochani, tutaj Mami w filmie rozrywkowo narzekającym, czyli antyholu, ale nie takim zwykłym antyholu, kiedy mówię Wam, że coś jest brzydkie, nie kupujcie tego, ja bym tego nie kupiła i tak dalej, bo to będzie taki antyhol z twistem, to znaczy większość rzeczy, o których Wam mówię, to są absolutne klasyki, na pewno macie je w swoich szafach, na pewno oberwę, że o nich wspominam i one mi się na kimś podobają, ale sama z wielu względów po prostu absolutnie ich nie kupię, nie będę nosić i się nie przekonam, bo jest dużo rzeczy, które podobają mi się na kimś, które na kimś świetnie wyglądają, ale ja nosić nie będę, więc to jest taki mój antyhaul jesienny. Dużo też tych rzeczy przymierzałam, zamawiałam do domu, sprawdzałam i już wiem, że u mnie się to nie sprawdzi, więc to jest mój antyhaul. Natomiast na Was czekam w komentarzach. Po pierwsze wiem, że mogę oberwać, po drugie wiem, że chwytam się za klasyki, po trzecie jestem bardzo ciekawa, co Wy tam macie takiego, co... zwłaszcza na kimś Wam się podoba, a Wy absolutnie nie kupicie, albo absolutnie na nikim się Wam nie podoba i w życiu byście tego nie kupiły. Czekam, mam nadzieję, że taki rozrywkowy film Wam się spodoba. Lecimy! Zaczynam troszkę z naprawdę mocnym przytupem, dlatego że powiem coś, co sprawi, że większość z Was napisze: jak możesz tak powiedzieć, nie mów tak, absolutnie, jak można ich nie lubić i tak dalej, ale chodzi mi o nic innego jak tręcze. Tręcze to jest większa, lepsza klasyka moim zdaniem niż czarne skórzane kurtki, niż proste czarne spodnie i tak dalej, ale jednak ja ich po prostu nie znoszę. O ile lubię je jeszcze na kimś, nie przeszkadzają mi i tak dalej, o tyle miksowanie ich dosłownie ze wszystkim mi przeszkadza. O tyle jeszcze beżowe kolory tręczy, które po prostu zalewają rynek i niektórzy mają lepiej wykonane te produkty na sobie, niektórzy całkiem tanie, takie, że prawie po prostu prześwitują i tak dalej, przeszkadza mi, nie mogę trochę na nie patrzeć i tak jak mówię, sama bym absolutnie nie ubrała. Jest dla mnie ich za dużo, kurtki czarne, skórzane, jeszcze są trochę różne, tręcze jednak, no systemu nie oszukasz, nie wymyślisz drugi raz tego samego, absolutnie nie. Próbowałam kilka razy mierzyć, nie powiem, że nie, ale na mnie też mi się nie podobają. Po prostu próbowałam wielokrotnie w przymierzalni sobie wmówić, że w tym roku kupię, przyda mi się, ale absolutnie tak nie jest. I tak jak mówię, na kimś nie przeszkadza mi. Podobają mi się nawet to, podoba mi się nawet to, jak ludzie je noszą, ale sama się nie zdecyduję i to nie jest takie chwile wyprzełamanie, dlatego że już chyba próbowałam w wieku 18-19 lat, bo one są modne co roku i co roku stwierdzam, że nie. Generalnie mam ten problem, że nie lubię za bardzo płaszczy. Mam jedną bosmankę, mam jeden długi, ciemnofioletowy płaszcz, który noszę już na sobie od 15 lat i niczego innego nie szukam. Inaczej, co roku szukam, ale co roku stwierdzam, że na rynku nie ma nic, co mi by odpowiadało. I wiem, że teraz poruszyłam różne struny, ale tręcze nie są dla mnie. Kolejny produkt to coś, nad czym się zastanawiałam i w pewnym stopniu kiedyś miałam podróbkę i chodzi mi o nic innego jak klasyczne emu. I teraz się zatrzymajmy. Ja nie miałam klasycznych, ja miałam jedne wcętki, a jedne różowe z dużymi pomponami i o dziwo jedne i drugie na Vinted sprzedało się po prostu w mig. Nie zniszczyłam ich, przyjemnie mi się w nich chodziło, trochę tak jak w kapciach. Ale dla mnie to są buty niepraktyczne. Ja wiem, że dziewczyny uważają, że są praktyczne, bo można je przepięknie, świetnie zaimpregnować, można o nie dbać i tak dalej, ale tak w ciągu roku to raczej nie spotykam tych zadbanych emu, tylko te naprawdę rozklekotane. Co więcej, dla mnie to obuwie nie jest takie, które trzyma w jakikolwiek sposób stopę i sylwetkę i mam koleżankę, która ma emu i pytałam, czy czuje, że tam wiecie, że wszystko się fajnie trzyma, powiedziała, że absolutnie nie, ale jej to akurat nie przeszkadza. Ja muszę mieć buty, które trzymają tą moją kostkę, które trzymają tą moją nogę w ryzach, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o to, jak one się prezentują, to teraz zobaczycie jeszcze mnóstwo przepięknych emu, nie emu i tak dalej, bo wszyscy będą je mieć na sobie, wszyscy jak wszyscy.
przesadzam, ale będą w dobrym stanie, będą czyściutkie i tak dalej, ale jak już się zaczną pierwsze pluchy, jak się już zaczną pierwsze śniegi, to te buty są, za przeproszeniem oczywiście, ufajdolone, wielokrotnie niedoczyszczone. Nie znam osoby, która ma je, w super, super stanie, więc kupowanie czegoś, co nie trzyma mi nogi, co nie jest mimo wszystko praktyczne, bo pracowanie nad obuwiem po to, żebym ja je mogła nosić, czyli mocna impregnacja, mocne czyszczenie, mocne dbanie, wypychanie i tak dalej. Owszem, mogę to robić, ale nie w takim stopniu, żeby każde wyjście z domu dawało mi do myślenia, zmuszało mnie do myślenia, czy one są w dobrym stanie, czy pogoda się nadaje na wyjście z nimi i tak dalej. A jest to taki klasyk, mimo wszystko klasyk od wielu lat. Może nie klasycznie wygląda, ale jest klasykiem. I na kimś też mi się podoba, jeżeli wygląda ten but świetnie i tak dalej, ale to nie jest dla mnie. Kolejna rzecz, której absolutnie nie mogę znieść, a w szafie mam dwa egzemplarze i teraz uwaga, jeden egzemplarz mam od nie pamiętam kiedy i planuję go nosić po domu z leginsami i tak też robię zimą, a drugi egzemplarz jest z AliExpress, szary w gwiazdki. I jeżeli w tym roku nie zacznę go nosić po domu, to po prostu się go pozbędę. Taka jest przykra prawda. Chodzi mi o nic innego jak długie kardigany. Bardzo długie, takie wiecie, zatyłek, takie do połowy uda, takie do kolan. I widzę w tym ludzi, to jest taka rzecz, którą mniej ludzie noszą, ale jednak noszą. Już teraz widziałam dziewczyny, które nosiły właśnie takie długie swetry i na to narzucały, słuchajcie, długie, pikowane, bez rękawniki i na kimś podoba mi się to. Sama absolutnie nie. Dlaczego nie? Dlatego, że ja lubię, kiedy moje ubranie dostosowuje się mimo wszystko dla mnie i jeżeli ja, no tak jak już mówiłam, praktycznie nie noszę płaszczy, mało mam takich rzeczy i tak dalej, to wystawałoby mi to spod kurtki, więc to się mija z celem. Zdarzało mi się te ustrojstwa wiązać gdzieś tam na brzuchu, żeby wiecie, włożyć pod kurtkę, a później to wypuścić, ale to też się mija z celem. Nie jest to dla mnie praktyczne, bo to nie jest ani sweterek, ani coś długiego, ani sukienka. Ja wiem, że teraz pomyślicie, o czym ty mówisz, no przecież to jest co innego. I jest co innego, ale u mnie w szafie ciężko znaleźć mi do tego zastosowanie. Nie wygląda to na mnie, dodatkowo raczej mnie obniża i przy moim 1,64 m, owszem, ja umiem się ubrać tak, żeby nie wyglądać nisko. Wierzcie mi, da się, bez problemu. Zazwyczaj szykuję to wysoką talią, ale te ubrania po prostu mi nie pomagają, nie planuję zakupów w najbliższych latach i no pewnie się pozbędę tych z szafy. Co ciekawe, notorycznie jesienią, zimą, późnym wieczorem zobaczycie mnie, jak śmigam w szlafroku po domu i to mi nie przeszkadza, ale jakbym miała ubrać coś bardziej eleganckiego, właśnie kardigan i chodzić w tym po domu, to nie. Wyjść w tym? No nie. Jeszcze tym bardziej, żeby mi to pewnie zamokło i źle to wyglądało, jakby wiecie, była gdzieś taka plucha, czego teraz doświadczamy, no to to się nie sprawdza. Podpunkt powiedzmy taki trochę specjalny. To znaczy z czymś, co nie do końca mnie przekonuje, jeżeli chodzi o wszelkiego tego typu filmy. To znaczy, jeżeli coś jest modne, kup sobie to w dodatku. I później będziesz mieć torebkę, która była modna tylko ze względu na jej kolor przez całą jesień, a w przyszłym roku, jeżeli zwracasz na to uwagę, to jej nie wyciągniesz. Będziesz mieć buty w modnym kolorze, które do raczej niczego poza całkowicie stonowaną stylizacją ci nie będą pasować. Będziesz mieć, nie wiem, bransoletki, gumki do włosów, szale, no przeróżne, przeróżne rzeczy. Jeżeli coś jest trendem i masz być w trendzie tylko dlatego, że kupisz już dodatek w tym kolorze, to ja tutaj jestem na nie. To po prostu sobie odpuść, bo po sezonie, jeżeli zwracasz na to uwagę, od razu mówię, jeżeli zwracasz na to uwagę, zostaniesz z niczym. Nie kupuję dodatków oczywiście teraz w kolorze burgundu, w kolorze ciemnej, zgaszonej czerwieni i tak dalej. Nie widziałam chyba rzeczy,
przeglądając Instagram, przeglądając jakieś serwisy internetowe i tak dalej, której nie ma w tym kolorze. Ja wiem, że to jest trend, ale to jest kolor, który mi się absolutnie nie podoba, który na mnie na przykład źle wygląda, który uważam, że nie każdego komplementuje, to nie jest klasyk i jeżeli ktoś odkupi się właśnie w tym trendzie, to już na oko wiosny będzie mieć mały problem. I namawianie ludzi tylko po to, żeby jeżeli nie stać cię na trend, to kup to w dodatku, bez sensu. Absolutnie nie, nie dla mnie. Produkt, który na jesień czy też zimę jest po prostu genialny, który jak widzę, to od razu kojarzy mi się z jesienią, zimą, śniegiem, nie śniegiem, zimnym, ciepłą herbatką, kocykiem, jazdą na nie wiem czym, ja to bym chyba mogła tylko na sankach jeździć, bo na niczym innym nie umiem, ale w każdym razie chodzi mi o nic innego jak sweterki z określonym zimowym wzorem. Leży to w szafie nieużywane, wyciągam to, gdybym to miała. Na listopad, grudzień, styczeń i maks luty, bo w marcu mam tak dość zimy, że nie chcę już tego oglądać. W październiku jeszcze nie czas, żeby to wyciągać, ja się jeszcze dzielnie trzymam. Na dole w szafach mam po prostu ubrania, które noszę teraz warstwowo, a swetry jeszcze umijam, jeszcze się bronię, ale kupowanie czegoś takiego u mnie się nie sprawdzi. Mam tendencję do noszenia na przykład w kwietniu i tak dalej grubego swetra, ale w takim neutralnym kolorze, czy nawet w maju, obojętne, nawet zamiast okrycia wierzchniego, ale takie typowo zimowe, może i nawet folkowe rzeczy u mnie się nie sprawdzają, nie kupuję, nie noszę, to nie jest nic, co mi kojarzy się z klasyką i znowu, gdybym miała myśleć teraz o Pinterestie i tych wszystkich stylizacjach, które tam widzę, super, genialnie, bardzo mi się to na kimś podoba, sama nie inwestowałabym absolutnie w takie rzeczy, ja nie będę teraz osobą, która powie wam, że w moim antyholu będą znajdować się swetrki świąteczne, bo absolutnie tak nie jest, absolutnie ich nie kupuję i darujmy sobie po prostu, ale nawet takie swetrki mi po prostu przeszkadzają, nie są dla mnie i nie kupiłabym. Coś, o czym marzę. Wierzcie mi, ja marzę o tego typu ubraniu już od 3 czy 4 lat. Wzdycham, nawet jak ostatnio byłam z mężem w galerii handlowej na posiłku, to po prostu przylepiłam się prawie do szyby, bo widziałam przepiękny egzemplarz, już nawet nie pamiętam w jakim sklepie, więc pewnie droższy. Klasyczny miś beżowy. Ja mam miśka beżowego z mango, który wygląda tak potężnie, że w samochodzie moglibyśmy zajmować ja i mój misiek dwa miejsca, ale to jest misiek premium i on wychodzi, wiecie, tylko w święta. On się na co dzień niestety nie nadaje. Nie powinnam już go mieć, ale mam. Ale wracając, miśka jeszcze czarnego mogłabym mieć, brązowego sprzedałam w ubiegłym roku, ale beżowy to jest coś, co mi się niesamowicie podoba. Jednak czy próbowaliście wyprać takiego miśka, żeby wyglądał nieskazitelnie po praniu? Zazwyczaj się zlepia, wygląda już źle, ten polar nie wygląda tak dobrze i tak dalej. Jeżeli dbacie o niego obsesyjnie i tak, nawet jeżeli będzie super pogoda, prędzej czy później zbrudzicie go w tym miejscu, zaczyna się zapieranie i nie wygląda estetycznie. Po trzecie, to jest produkt, który po prostu po pewnym czasie, nawet gdyby nie był biały, tylko jasno-beżowy, zaczyna szarzeć, nie wygląda dobrze, nierówno łapie plamy, bo jednak jeżeli coś wam spłynie po kurtce, to gdzieś tam spłynie i widzicie tą strugę. Jeżeli coś spadnie na miśka, po prostu macie plamę w tym miejscu, zaczynacie ją zapierać, wtedy okazuje się, że on już był wszędzie zszarzały i to jest niekończąca się historia. I tak, wzdycham. Tak, mogłabym mieć, ale w wypadku butów pozwalam sobie jeszcze na takie noszenie rzeczy trochę bardziej okazjonalne, czyli dostosowanie ich do pogody. Nie mówię teraz o emu, mówię po prostu na przykład o jasnych butach. Natomiast jeżeli chodzi o kurtkę, to się już nie sprawdzi. Wzdycham, zazdroszczę każdej osobie, która ma albo taką kurtkę z takim akcentem, albo po prostu takiego miśka, albo kurtkę z takim wykończeniem. Naprawdę zazdroszczę, ale sama sobie nie pozwolę, bo kupowanie czegoś, co jest niepraktyczne, nie leży już w moim założeniu budowania jakiejkolwiek, nawet kolorowej, nawet zwariowanej szafy.
produkt, za którym szalałabym i dzień, i w dzień, i w nocy. I tak naprawdę szalałam, bo chyba 2 albo 3 lata temu próbowałam go kupić, zamawiałam do domu mnóstwo, mierzyłam i każda jedna wyglądała na mnie źle, bo ja noszę rzeczy bardziej funkcjonalne, albo raczej takie, które chciałabym, żeby wyglądały estetycznie, jeżeli mają mnie chronić na przykład przed zimnem. I chodzi mi tu o nic innego jak kurtki skórzane, grube, bajkery. I teraz tak, na kimś podobają mi się bardzo. Na zdjęciach podobają mi się bardzo. Osoby zapięte w tych kurtkach widuję praktycznie nigdy. Bo zapięta kurtka biker nie wygląda już tak fajnie. Wygląda tak, jakby coś wam się tutaj zaginało. Dziewczyny często kamuflują to szalikiem i tak dalej. To zaburza po prostu całkowicie sylwetkę. Z racji tego, że to jest twarda rzecz, bo to jest twarde i grube, to robi się tu taki blok, chciałabym powiedzieć reklamowy, ale po prostu robi się tu taki blok na coś, taka prosta tafla i to nieważne, czy ktoś ma biust, czy nie ma biustu, czy ma wcięcie w talii, czy też nie ma wcięcia w talii. Wszyscy noszą to rozpięte. Ja nie chcę kupować rzeczy tylko dlatego, żeby nie nosić, żeby musieć nosić je rozpięte. Jeżeli macie tak, że zapniecie swoją i wyglądacie fajnie i fajnie się to układa i nie wygląda jak taki klocek, to super, zazdroszczę. Natomiast ja mierzyłam i po pewnym czasie stwierdziłam, że mimo, że kusi mnie, że znalazłabym zastosowanie do tej kurtki, że na pewno by mi się spodobała do noszenia na co dzień, to trzymanie czegoś, czego nie mogę zapiąć, w czym źle się czuję, co zapinałabym rzadziej, dlatego właśnie, że wiem, że wtedy to dużo gorzej wygląda, mija się z celem. Czy chciałabym mieć? Tak. Czy podoba mi się na kimś? Oczywiście, że tak. Czy kupię? Oczywiście, że nie. No nie kupię. Trochę teraz trend, trochę nie trend. Zastanawiam się, czy mam rzecz taką w swojej szafie. Mam jeszcze jeden swetr, ale taki, który roszę już raczej po domu. Chodzi mi o nic innego jak frędzle. Ja wiem, że teraz frędzle znowu gdzieś tam wracają do łask, natomiast mi już się nie podobają. Kojarzy mi się to zbyt mocno z takim stylem boho, który już do mnie nie pasuje. One nie są uniwersalne, nie będą pasować do wszystkiego. Gdzieś tam chyba miałabym jeszcze pojedyncze frędzle, wydaje mi się, na dużych szalikach, ale szaliki też rzadko kiedy noszę. Ja jestem raczej typem cienkiego golfa, jeżeli chodzi o styl ubierania się. Wiem, że teraz właśnie i są na butach, i gdzieś na swetrach i tak dalej, ale to nie jest absolutnie nic dla mnie. Podoba mi się to wystylizowane, jednakże często tak na co dzień, ja nie mówię o wiecie, jakichś wybiegach, ja nie mówię o profilach na Pinterestie, na Instagramie i tak dalej, tylko tak na co dzień to nie wygląda jakoś super, jak jest po prostu noszone przez kogoś, to musi być dopasowane do ubioru, więc już nie będę kupować, na pewno nie, i mam ten jeden w swojej szafie, nie wyrzucam go, bo jest akurat ciepły. Dzianinowe sukienki z dziadą materiałów, z dodatkiem wełny, siedzące na akrylu i tak dalej. Już się zaczęło, moi drodzy Państwo, już widziałam mnóstwo super jesiennych sukienek u dziewczyn, które w tamtym roku też pokazywały super jesienne sukienki. Nie wiem, gdzie one się podziały, ale widocznie ktoś je wziął z ich szafy. I za każdym razem jak klikam, jak się nawet zastanawiam, że może by mi się przydała, dlatego że na razie udaje nam się co roku gdzieś jechać w marcu, w kwietniu, nie wiem, czy to do Barcelony, czy to do Lizbony, czy to gdziekolwiek, i wtedy uwielbiam nosić właśnie takie cieplejsze rzeczy, no to nie, dlatego że za każdym razem jak wchodzę, to jest tam akryl, jest tam poliester, ja jestem przeciwniczką poliestru, staram się być, chociaż też mam wpadki, natomiast jak widzę akryl, to już po prostu nie, nieważne jak to wygląda, akryl nie wytrzyma prania, akryl nie daje ciepła, w akrylu się zapocisz, akryl szybko niszczeje, więc już nie. Jeżeli widzę składy typu 5% wełny, poliester i akryl, to naprawdę chce mi się śmiać i smutne jest dla mnie to, że osoby, które polecają ubrania, niech polecają, mają fajne stylówki, dobrze się to ogląda i tak dalej,
że nie chce im się w tym ogromie ubrań poszukać czegoś, co nawet może i będzie droższe, ale będzie mieć trochę lepszy skład. Jestem trochę rozczarowana tym, że co roku właśnie na jesień jest taki wypływ nie poliestru, ale akrylu, że to jest głowa mała i jak widzę te dodatki właśnie z dodatkiem wełny, z dodatkiem bawełny, z dodatkiem czegoś tam, widzisz 1%, 3%, a zdarzało się nawet w tamtym roku afery, że wcale, to mnie cholera za przeproszeniem bierze, więc wszelkie dzianinowe sukienki, wszelkie sweterki i tak dalej, które mają w składzie akryl, u mnie odpadają, już sobie darujmy. Jeżeli tak naprawdę nie przestaniemy tego kupować, to oni tego nie przestaną produkować. No, prosta sprawa. Musielibyśmy faktycznie omijać akryl, żeby akryl przestał się pojawiać, a większość osób nawet nie sprawdza składu. Coś, co pokaże, że jestem, zdecydowanie jestem starą babą i nie mam żadnych zasad, jeżeli chodzi o modę i nie umiem się dostosować i narzekam dla samego narzekania, mianowicie leginsy jako jeansy. Przepraszam, ale nie mogę jakoś tak całkowicie przejść obojętnie, jeżeli widzę leginsy jako jeansy. I tak, na zdjęciach, jeżeli widzę kogoś w takiej idealnej stylizacji, buty emu, pikowana kamizelka, pikowany bezrękawnik, jakiś taki top, bardzo wysokie leginsy jako jeansy, to mi się to zawsze podoba. Mi się to po prostu na ludziach podoba. Czy sama bym tak ubrała się? Absolutnie nie. Prześwitująca bielizna, ja mam w ogóle niestety alergię na punkcie źle dobranej bielizny do spodni, bardzo mi to przeszkadza, czy do spódnic, bo nieraz ktoś wygląda po prostu super i już bym się chciała tak ubrać i podoba mi się to, jak wygląda, po czym widzę na przykład bieliznę, właśnie widzę w ogóle bieliznę, całą bieliznę, wiem, co tam jest pod spodem i to jest właśnie takie narzekanie dla samego narzekania, pokazujące, że jestem stara, że jestem niemodna i tak dalej, na kimś super, na zdjęciach super, ale jak widzę leginsy jako jeansy, bardzo mi to przeszkadza i zastanawiam się też, czy powinnam to umieszczać w filmie. Jeżeli to widzicie, no to wiadomo, że umieściłam. Jeżeli ktoś jest ubrany całkowicie na sportowo, to jeszcze jakoś to mi w duszy gra, natomiast jeżeli to jest dodane do, nie wiem, jakiegoś eleganckiego swetra i tak dalej i te leginsy oszukujące sylwetkę, nie te po prostu obcisłe, tylko te oszukujące, że coś tam gdzieś jest, a tak naprawdę spina to tylko materiał. Jeżeli widzę jeszcze kogoś ubranego całkowicie w stylu sportowym i właśnie z takim twistem to mam zrobione, no to jeszcze, ale jeżeli widzę leginsy, które udają, że jest zrobiona sylwetka, a ta sylwetka nie jest wyćwiczona, po prostu jest spięta leginsami, jeżeli widzę, że leginsy prześwitują na tyle, że widać tam całą, absolutnie całą bieliznę i tu też jest wina producentów, że robią takie badziewia, że nie idzie w tym się schylić, żeby ci nie było czegokolwiek widać, no ale już nie będę narzekać, po prostu przepraszam, ale musiałam to powiedzieć. Uznajmy, że jeżeli ktoś wydaje 150, 200, 250 zł na leginsy, to fajnie by było, jak już producent zapewnił nieprześwitywanie albo nie wcinanie się same wiecie gdzie. Bardzo, bardzo, bardzo podobają mi się na kimś szerokie, wiszące golfy. Takie naprawdę, że nie opina to w żaden sposób szyi. Ale miałam taki jeden w swojej szafie i okazywało się, że go praktycznie nigdy nie nosiłam, dlatego że w nim wiało mi na szyję. Więc noszenie golfu, bardzo szerokiego, bardzo fajnego, super wyglądającego, w którym po prostu wieje mi na szyję, mija się u mnie z celem. Na kimś podoba mi się, nie mam żadnych przeciwwskazań, są różne kolory do dorwania, czy to w second handach, czy na Vinted, w przeróżnych, powiedzmy tam, fasonach, krótkie, długie, jeżeli chodzi o długość taką ogólną, jeżeli chodzi o materiał, też można znaleźć nawet fajne rzeczy, w miarę to wygląda i możecie to nosić jesienią i możecie nosić to zimą i fajne, bo nie obciska szyi, ale właśnie, nie obciska szyi, zazwyczaj to się tak źle układa, że ten wiatr gdzieś i tak tam wam dochodzi. Jeżeli chodzi o porę jesienno-zimową, absolutnie muszę ukrywać ją cały czas. Staram się to robić. Jak wychodzę z domu i zaczynam wiatr, to po prostu staję, zapinam wszystko, zakrywam, bo wiem, że to jest miejsce, które najszybciej załatwię zimowym przeziębieniem. Wystarczy jedno przewianie i następnego dnia jestem już gotowa, nie do życia.
Dla mnie to jest taki trochę produkt oszukany, bo nie trafiłam jeszcze u mnie na taki, który fajnie by się tutaj właśnie trzymał, gdzie ten wiatr by nie był taki, wiecie, całkowicie w szyję uderzony, który nie denerwowałby mnie przy włosach, bo ja, jak wiecie, zazwyczaj noszę tylko rozpuszczone włosy i zawsze zazdroszczę tym osobom, które potrafią się pięknie uczesać. Mi się po prostu nie chce, nie mam do tego cierpliwości, więc denerwuje mnie tutaj, nie sprawdza się, elektryzuje mi włosy, a nie jest to absolutnie produkt dla mnie. Nie mam problemu z noszeniem, słuchajcie, obcisłych golfów, które gdzieś mnie tutaj dociskają. Nie mam tego, tak jak niektóre osoby, że po prostu się duszą, co ja całkowicie rozumiem. Na szczęście tak nie ma, ale nie mogę nosić niczego szerokiego, jeszcze mi robi taką krótką szyjkę. Absolutnie nie. To już jest, kochani, z mojej strony wszystko. Mam nadzieję, że sobie popiszemy w komentarzach. Wiem, że dzisiaj mogę oberwać po tym filmie i słusznie, bo to jest po prostu tylko moja opinia. Ja też nie mam idealnego stylu, o ile mam w ogóle jakikolwiek styl. Ja też po prostu bardzo zrobiłam się wybredna w ostatnich latach. Zwracam na to uwagę, co kupuję, czy mi to będzie dłużej służyć i tak dalej. Więc jestem narzekająca. Dzisiejszym filmem raczej chciałam Wam pokazać rzeczy, które na kimś mi się podobają niesamowicie, a sama po prostu się nie zdecyduje, więc to jest taki trochę anty-haul, a trochę takie narzekanie z tęsknoty za tym, co kupiłabym jeszcze kilka lat temu, a teraz nie kupię, bo nie jest dla mnie funkcjonalne, praktyczne i tak dalej. Mam nadzieję, że podacie swoje przykłady i mam nadzieję, że będzie ich dużo, będą fajne i pewnie wyciągając Wasze, znajdę też jeszcze mnóstwo swoich, o których nie wspomniałam w filmie. Widzimy się w kolejnym. Dziękuję za to, że jesteście, oglądacie. Pa, pa, kochani, trzymajcie się. Do następnego.